Grupa Comarch w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2010 roku osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży ukształtowały się na podobnym poziomie jak w zeszłym roku, to jest około 500 milionów złotych, natomiast znacznie lepszy był wynik operacyjny, jak również wynik netto wypracowany przez Grupę Comarch. Wynik operacyjny wyniósł 4 miliony złotych, a w zeszłym roku o tej porze Comarch odnotował 10 milionów złotych straty. Szczególnie duży sukces Grupa Comarch odnotowała w sprzedaży zagranicznej. Tutaj mamy nie tylko kontrakt z firmą E-Plus o wartości powyżej 40 milionów euro, ale również bardzo ważne, istotne dla przyszłej działalności grupy kontrakty w sektorze bankowym w Europie Zachodniej, jak również kontrakty z firmami telekomunikacyjnymi z Niemiec i ze Skandynawii. Mamy nadzieję, że ten trend będzie kontynuowany w kolejnych okresach i Grupa Comarch w coraz większym stopniu swoje przychody będzie uzyskiwała ze sprzedaży produktów i usług na dojrzałych rynkach zagranicznych. Portfel zamówień na produkty i usługi Grupy Comarch jest znacząco większy niż w ubiegłym roku o podobnej porze. Szczególnym popytem cieszą się produkty i usługi produkowane przez Grupę Comarch. Ich udział w portfelu zamówień wynosi ponad 80%. Cieszy nas zarówno wzrost wartości portfela zamówień na rok bieżący, jak również na kolejny rok. Odnotowujemy kilkuprocentowe wzrosty w obu tych kategoriach. Istotnym wydarzeniem w roku 2010 było również kontynuacja procesu restrukturyzacji grupy Comarch Software und Beratung AG, to jest dawniej Softem AG. Grupa ta odnotowała wprawdzie straty w 2010 roku, jednak były one znacząco mniejsze niż w roku 2009. Mamy nadzieję na osiągnięcie bardziej pozytywnego wyniku w roku 2011. Wtedy straty generowane przez spółkę Comarch Software und Beratung AG przestaną obciążać w tak znacznym jak obecnie stopniu wyniki całej grupy Comarch. Grupa Comarch rozwija się szybko, związany z tym jest wzrost zatrudnienia, jaki obserwowaliśmy w ciągu 9 miesięcy 2010 roku. Na koniec września 2010 w grupie Comarch zatrudnionych było ponad 250 osób więcej niż na koniec roku 2009. Ten wzrost zatrudnienia jest pochodną wzrostu zainteresowania klientów, szczególnie zagranicznych, produktami i usługami grupy Comarch. Żeby zrealizować kontrakty, które udało nam się w tym roku pozyskać, musimy zwiększyć swoje zasoby, zarówno w kraju, jak i też za granicą. Jest to też pewna oznaka ożywienia na rynku usług IT i ożywienia w gospodarce krajowej, europejskiej, jakie obserwujemy od kilku miesięcy. Pozwala to nam mieć nadzieję, że w kolejnych okresach Grupa Comarch również będzie osiągała bardzo dobre wyniki finansowe. Szczególnym powodzeniem i popytem cieszyły się produkty i usługi Comarch skierowane do klientów sektora telekomunikacyjnego. Tutaj już zdecydowana większość przychodów jest generowana na rynkach zagranicznych, a szczególnie w Niemczech, w Holandii, w krajach Beneluxu szeroko pojętych. Nas cieszy również szczególnie fakt rozwoju naszej sprzedaży, naszych produktów dla sektora bankowości w Europie Zachodniej. Do tej pory Comarch od kilku lat próbował wejść szerzej na ten rynek. W tym roku te wysiłki zostały uwieńczone powodzeniem. Mamy nadzieję, że dzięki tym referencjom w kolejnych okresach nasza sprzedaż dla klientów z sektora finansów i bankowości na rynkach zagranicznych również będzie szybko przerastała i będzie jednym ze źródeł rozwoju Comarchów w kolejnych latach. Aby sprostać zwiększonemu popytowi na produkty i usługi Comarchu, szczególnie na rynkach zagranicznych, Grupa Comarch prowadzi zakrojone na szeroką skalę inwestycje, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W Polsce budujemy kolejny, piąty już budynek na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Będą się w nim mieściły dodatkowe biura Comarchu. Nowością są inwestycje zagraniczne. W Dreźnie, w Niemczech, Comarch jest w trakcie realizacji budynku biurowego i serwerowni, która będzie wykorzystywana na potrzeby obsługi kontraktów z rynku niemieckiego. Podobna inwestycja jest również realizowana w Lille we Francji. Tutaj z kolei odpowiadamy na zapotrzebowanie z rynku francuskiego. Te inwestycje powinny być zakończone w roku przyszłym i powinny być dobrą bazą do rozwoju naszych kontraktów zagranicznych na rynkach właśnie niemieckim i francuskim. W bieżącym roku szczególnym popytem cieszyły się rozwiązania dla sektora telekomunikacji i bankowości. Sektor telekomunikacji sprzedaje swoje rozwiązania głównie na rynkach zagranicznych. Sektor bankowości był obecny do tej pory głównie w Polsce, natomiast w bieżącym roku udało nam się wyjść z naszymi produktami również do klientów wymagających, prestiżowych klientów z Europy Zachodniej. Na bazie tych referencji będziemy budowali swój rozwój w kolejnych okresach. Nasze plany na kolejny rok to są kontynuacja strategii
aktywnej sprzedaży zagranicznej, rozwoju tej sprzedaży. Jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w Niemczech, również w pozostałych krajach niemieckojęzycznych, w krajach Beneluxu. Tą strategię będziemy kontynuować. Będziemy realizować wysokowartościowe kontrakty na rynkach zagranicznych. Mamy nadzieję również w Polsce rosnąć nieco szybciej niż rynek i zwiększać nasze udziały rynkowe, w szczególności w obszarze produktów skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. To udaje nam się od kilku lat, mamy nadzieję kontynuować ten trend. W roku przyszłym Grupa Comar dokona również pewnej rewizji portfela inwestycyjnego, funduszu inwestycyjnego Comar. Modele biznesowe, w oparciu o które działają spółki finansowane poprzez Comarchowy Fundusz Inwestycyjny, będą podane rewizji ewentualnej restrukturyzacji. Zarząd Grupy Comar jest zadowolony z wyników osiągniętych w ciągu trzech kwartałów roku 2010. Mamy nadzieję, że wyniki czwartego kwartału będą satysfakcjonujące dla akcjonariuszy Comarchu, a co za tym idzie, również wyniki całego roku będą bardzo dobre. Jeśli chodzi o wyniki przyszłego roku, to tutaj dużo zależy od tempa pozyskiwania kontraktów w czwartym kwartale roku bieżącego, jak również w ciągu dwóch pierwszych kwartałów roku kolejnego. Patrząc na obecną wartość portfela zamówień na rok przyszły, nie widzimy tutaj szczególnych powodów do obaw. Wszystko wskazuje na to, że kolejny rok również będzie udany dla Grupy Comarch.